Console Labs to spółka specjalizująca się w portingu gier na zlecenie z komputerów PC na inne konsole, a także w produkcji i wydawaniu gier we własnym zakresie i na własny rachunek ze wsparciem głównego akcjonariusza, którym jest Playway, spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych na parkiecie głównym. Dziś moim i Państwa gościem w programie będzie pan Marcin Wesołowski, prezes zarządu Console Labs. Dzień dobry, witam panie Marcinie. Dzień dobry. Ja w kilku słowach już opisałem działalność Console Labs, ale prosiłbym pana też właśnie o przedstawienie samej spółki naszym widzom. Czym zajmujecie się na co dzień? To tak jak pan wspominał, głównie zajmujemy się właśnie portowaniem gier, czyli przenoszeniem ich z PC-ów na konsolę, gdzie to jest tak naprawdę nasza właśnie ta główna działalność. Naszym główną domeną, jeżeli chodzi o na które konsole i na które platformy wydajemy, jest to konsole Xbox oraz PlayStation. Na swoim koncie już też mamy parę tytułów, a jeżeli chodzi o tworzenie własnych gier, no to głównie tutaj się zajmuje nasza spółka zależna, jest to spółka Beast Games. Jasne. A chciałbym jeszcze dopytać o portowanie właśnie na PlayStation, Xboxa. Czy to jakoś bardzo się różni z punktu widzenia technicznego, jeżeli chodzi o choćby czas pracy, czy zasoby, które są potrzebne do tego, aby właśnie portować daną grę na te dwa różne typy konsol? Jak to wygląda? Znaczy tutaj musimy pamiętać, że główną zmianą względem tych obu konsol to oczywiście są producenci oraz to, jakie mają rozwiązania, tak? Czyli o ile sam długość, nazwijmy to, procesu portowania na te obie konsole jest mniej więcej porównywalnym, tak trzeba pamiętać, że same projekty są już prawie czym innym tak naprawdę, bo tutaj mają różne wymagania, zarówno techniczne, jak i to, jak ma gra w ogóle działać, tak? Więc tutaj jest ta główna różnica. Okej, i jeszcze tak na koniec chciałem pociągnąć ten temat, czy w zasadzie każdą grę możemy przenieść z komputera na konsolę? Tak, tutaj ograniczeń nie mam. Oczywiście trzeba najpierw ją dostosować, nazwijmy to, do danej platformy, co za tym idzie, głównie tutaj chodzi właśnie o sterowanie, tak? Żeby to, co można zrobić myszką, nie zawsze da się odzorować padem, dlatego często trzeba zmieniać UI dla końcowego użytkownika. Panie Marcinie, przejdźmy już do samej działalności. Chciałbym prosić o informacje na temat projektów, na temat właśnie tego, co portowaliście do tej pory, projektów, którymi możecie się w swoim portfolio pochwalić. To tak, jeżeli chodzi o te, nazwijmy to, największe tytuły z naszego portfolio, to aktualnie jest Thief Simulator oraz Ultimate Fishing Simulator. Są to gry już dosyć, które osiągnęły już, jakby nie patrząc, duży sukces na właśnie PC, tak, stąd też my zaczęliśmy je portować, tak. Thief Simulator wyszedł jako pierwszy właśnie na Xboxa, następnie już wyszła wersja na Xboxa również Ultimate Fishing Simulator i oczywiście później wyszła wersja na konsolę PlayStation 4. Jeżeli chodzi o kolejne tytuły z naszego portfolio, jest to m.in. Car Demolition Clicker, Radio Commander i w niedalekiej przyszłości już kolejne tytuły takie jak Tank Mechanic Simulator. Jasne, czyli temat portowania, myślę, mamy omówiony, natomiast tak jak wspomniałem też we wstępie, Console Labs przy wykorzystaniu spółki zależnej Beast Games także produkuje gry. Proszę powiedzieć coś więcej w tym temacie. Tak, może zacznijmy od tego, skąd się właściwie wziął Beast Games, tak? Jest to spółka, która tak naprawdę powstała z tego powodu, że znaleźliśmy bardzo obiecujący zespół młodych programistów i grafików, którzy rzeczywiście chcieli się bardzo rozwijać, tak? Więc my tak naprawdę umożliwiliśmy im ten rozwój, dzięki czemu mogą tworzyć gry i mają właśnie dlatego powstała ta spółka, że mieli tą niezależność kreatywną. Co wynikiem już tak naprawdę będzie niedługo można obserwować, bo 6 maja wyszedł pierwszy trailer już ich autorskiej gry Animal Rivals Up in the Air, więc tutaj liczymy na dosyć spore zainteresowanie, szczególnie, że już to będą gry, które spod ich szyldu tak naprawdę, które będą wydawane przez nas, Console Labs, i będą one wydawane na wszystkie możliwe platformy, w tym właśnie PC-ta i konsole, co nie zdarza się akurat, jeżeli chodzi o polski rynek, jest to dosyć trudnym procesem właśnie wydawanie gier w tym samym czasie na wszystkie platformy. Proszę o kilka słów na temat waszej współpracy z Playwayem. Czy spółka Beast Games, o której wspomnieliśmy przed momentem, również udziałowcem w tej spółce jest Playway, czy tam już Console Labs, jak to wygląda?
Nie, tam głównym udziałowcem jest Console Labs w postaci 59% posiadanych akcji. Jeżeli chodzi o współpracę z samym Playwayem, no to jak można tutaj zauważyć z naszego portfolio, dużo gier, które wydajemy, to są te tytuły właśnie od Playwaya. Chociaż też trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o przyszły nasz grafik, tak naprawdę pipeline, to mamy również gry spoza z grupy Playway. Oczywiście. Przejdźmy do drugiego bloku pytań. Chciałbym teraz porozmawiać o ofercie publicznej akcji, która wystartowała 6 maja. Proszę powiedzieć coś więcej na początek może o samym harmonogramie oferty. Tak, jeżeli chodzi o harmonogram oferty, to sama publikacja memorandum odbyła się już 5 maja. Zapisy trwają od 6 do 18 maja z przydziałem akcji przewidywanym na 21 maja. Jeżeli chodzi o samą ofertę, to obejmuje ona 165 tysięcy akcji, które zostaną w dwóch, będą rozpozycjonowane w dwóch transzach. Pierwsza transza podstawowa jest to 115 tysięcy sztuk i transza dodatkowa w postaci 50 tysięcy sztuk. Jasne, a gdybyśmy spojrzeli właśnie na te akcje, o których Pan wspomniał, w tych dwóch transzach, które mają być dystrybuowane, kto z bieżących akcjonariuszy zdecydował się na sprzedaż pakietu i w sytuacji, w której inwestorzy nabędą wszystkie te akcje, jak będzie wyglądał akcjonariat spółki? Tak, jeżeli chodzi o to, kto sprzedaje, to przede wszystkim jest to oczywiście Playway jako spółka dominująca, że tak powiem, ale też część założycieli spółki, tak? Tutaj oczywiście wiadomo, że chodzi też częściowo o motywację, ale też o stworzenie odpowiedniego free float dla przyszłego wejścia na notowania New Connect. Jeżeli chodzi o akcjonariat po ofercie, to tak naprawdę w dużej mierze zostanie zachowany praktycznie akcjonariat, który jest aktualnie i większościowym udziałowcem dalej pozostaje tutaj Playway w postaci 58,8% akcji. Często inwestorzy bardzo dokładnie analizują komunikaty ze spółek, bojąc się sytuacji, że właśnie po ofercie publicznej przyjdzie kolejna jakaś sprzedaż pakietu przez głównych akcjonariuszy. Czy w przypadku Console Labs, jako główni akcjonariusze, czy Playway, czy pozostali akcjonariusze jesteście objęci jakimś lock-upem na jakby blokadę sprzedaży pozostałych akcji? Tak, 99,4% całego kapitału, można powiedzieć, jest tutaj zalokapowany, tak? Więc tutaj zarówno Playway, jak i akcjonariusze, którzy sprzedają akcje spółki, są zalokapowani. Porozmawiajmy może przez chwilę o przyszłości i na co zamierzacie przeznaczyć te środki, które pozyskacie i też jakie nadzieje wiążecie z przyszłym debiutem na parkiecie New Connect? Znaczy przede wszystkim możemy tutaj zacząć od tego, skąd się w ogóle wzięło nasz debiut na New Connectie, tak? Tutaj to się wzięło właśnie głównie z rozmów, które prowadzimy z krajowymi, jak i zagranicznymi kontrahentami. I jednym z pierwszych pytań, które dostaniemy, jest właśnie to, jaka jest transparentność spółki i czy jest ona notowana na giełdzie, tak? Co za tym idzie, wychodząc właśnie naprzeciw między innymi właśnie temu pytaniu, ale też wymaganiom, jakie stawiają przed nami nasi kontrahenci, chcemy pokazać, że tak, jesteśmy notowani i tak mamy wiarygodność. To już coraz wyższe tak naprawdę. Co pokazuje, że nie tylko właśnie wydawane gry, ale też coraz więcej podpisywanych nowych projektów. A cofnijmy się może jeszcze nieznacznie wstecz. Jak wypadł 2020 rok? Ciężki czas, no bo mieliśmy do czynienia przez większą część roku z pandemią koronawirusa w naszym kraju i na świecie. Jak wypadł właśnie ten rok z punktu widzenia działalności spółki, z punktu widzenia jej wyników finansowych? Tak, to tutaj dla nas tak naprawdę rok 2020 był tym rokiem przełomowym, bo rzeczywiście tutaj zaczęły się duże premiery na konsole, szczególnie tutaj właśnie między innymi Tip Simulator, który wyszedł już na dwie konsole oraz Ultimate Fishing Simulator. Więc tutaj, jeżeli chodzi o wyniki finansowe, mamy dosyć, nazwijmy to przeskok względem 2019 roku, gdzie było jeszcze mało dochodów, a tutaj mamy przychód rzędu 2,7 miliona złotych, zaś wynik netto uplusował się na 1,6 miliona.
Bardzo często, kiedy miałem przyjemność rozmawiać z przedstawicielami spółek gamingowych, pytałem o konkurencję, no bo coraz więcej tych spółek powstaje. Natomiast to, jeżeli chodzi o producentów gier, tę działkę jakby działalności Beast zostawmy na ten moment. Chciałbym spytać już konkretnie o temat portowania. Czy na tym obszarze rynku, na tej gałęzi również rynek jest bardzo konkurencyjny i jakie przewagi ma Console Labs nad konkurencją? Znaczy oczywiście, dużo spółek powstaje i będzie powstać, tutaj nie ma, tak naprawdę nie mam na to wpływu, ale jeżeli chodzi, dlaczego akurat Console Labs ma tutaj większe szanse, że tak powiem, i czym się wyróżniamy, to przede wszystkim jest to, że mamy już pełen dostęp do, zarówno do software'u, jak i hardware'u, który pozwala nam na produkcję i portowanie gier na nowe konsole, czyli na PlayStation 5 oraz Xboxa Series, co tak naprawdę nas dosyć mocno odróżnia aktualnie na tle rynku, gdzie już nawet aktualne gry, które już wydaliśmy i jesteśmy w trakcie wydawania, są już w pełni kompatybilne z nową generacją, zaś jeszcze w tym roku pojawią się tytuły, które będą już stricte przeznaczone na nową generację konsol, co mogę powiedzieć, że to jest coś, co rzeczywiście tutaj będzie w stanie nas wyróżnić. Jasne. Chciałbym spojrzeć jeszcze na rynek z punktu widzenia właśnie samych urządzeń, na których gracze grają w przeróżne tytuły. Mamy rynek właśnie komputerów, no i rynek konsol. Jak Pana zdaniem będą się te rynki w przyszłości rozwijać? Czy gracze będą coraz częściej decydować się właśnie na zakup konsol, czy raczej ten rynek PC w dalszym ciągu będzie wiódł prym i to on będzie najbardziej popularny? Tutaj tak naprawdę trudno mi jest stwierdzić jednoznacznie, tak? Bo z jednej strony widać, że mamy no, chociażby niedobór kart graficznych na rynku pecetowym, a co też za tym idzie sprzedaż samych komputerów osobistych, wiesz, oczywiście też spadła, ale z drugiej strony mamy tutaj właśnie nową generację konsol, która tak naprawdę jest no, tak prawie że nowym, chłonnym strasznie rynkiem, bo gier rzeczywiście tam jest dużo potrzebnych, ale też... Tutaj mogę też powiedzieć tak ze swoich osobistych, że tak powiem, doświadczeń. Tutaj to jest jedna z pierwszych generacji konsol tak naprawdę, która mocno położyła nacisk na coś takiego jak quality of life, dzięki czemu rzeczywiście granie staje się dostępne tak naprawdę dla wszystkich, ale też jest strasznie wygodne, co może rzeczywiście mocno wpłynąć na to, jak wygląda, jak będzie wyglądał rynek w przyszłości. A czy w przyszłości, kiedy no, powstaną nowe typy już istniejących konsol, również będziecie w stanie portować tytuły, czy raczej będziecie skupiać się mimo wszystko już na tych konsolach, które w obecnych też czasach są dostępne w sprzedaży? Znaczy nie. Tutaj, jeżeli chodzi o to, mocno współpracujemy też z producentami konsol, żeby dowiedzieć się jak najszybciej, jeżeli chodzi o to, czy i jak powstają nowe generacje. I też to, co tutaj jest ważne, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o samo portowanie, to trzeba pamiętać to, że tak naprawdę dopóki będą nowe urządzenia, dopóty portowanie będzie tak naprawdę potrzebne, tak? Czyli mamy rynek, który ciągle będzie się rozwijał, bo będą powstały, tak jak Pan właśnie mówi, nowe urządzenia, nowe generacje, ale co za tym idzie, portowanie będzie tak naprawdę coraz więcej, bo tych konsol będzie po prostu coraz więcej. Wspomniał Pan przed momentem o takim ciekawym zdarzeniu, które obecnie obserwujemy. Właśnie chodzi o ten niedobór kart graficznych. Z czego to wynika i czy ten stan rzeczy w najbliższych miesiącach może już nie mieć miejsca i producenci będą już wyrabiać się na czas z dostawą urządzeń? Tutaj tak naprawdę trudno powiedzieć, bo też trzeba pamiętać, że chociażby właśnie sam COVID spowodował dosyć spore braki, jeżeli chodzi o zasobność, że tak powiem, wafli krzemowych, to niestety może mocno się odbić i jeszcze tak naprawdę nikt nie wie, kiedy rzeczywiście to się poprawi. A też trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o generację właśnie konsol, to one się na przykład zmieniają właśnie co 7 lat, więc tutaj mamy tak naprawdę kupujemy raz sprzęt i mamy go na te 7 lat najbliższych, tak? A jeżeli kupujemy peceta, to musimy się liczyć z tym, że prędzej czy później będziemy musieli kupić czy to nową kartę graficzną, czy to też nowy procesor, jakoś go ulepszyć, żeby rzeczywiście te nowe gry dalej mogły współpracować i dobrze płynnie chodzić na danym sprzęcie, tak? A jeżeli chodzi, czym to jest spowodowane, no to tak naprawdę z jednej strony oczywiście mamy tutaj COVID, ale też pytanie, jak tutaj wpłynął rynek kryptowalut. Panie Marcinie, na koniec chciałbym zadać takie bardzo ogólne pytanie. Jakie szanse i zagrożenia widzi Pan przed spółką Console Labs w drugiej części 2021 roku? Być może już nawet wybiegnijmy nieco bardziej w przyszłość, także w kolejnych latach.
Jeżeli chodzi o szanse, no to oczywiście tutaj mamy nową generację, tutaj rzeczywiście pokładamy dosyć spore nadzieje, szczególnie, że to my jesteśmy jedną z pierwszych spółek, która ma już wszystkie możliwe zestawy deweloperskie, już możemy właśnie robić te gry, tak? Więc tutaj, gdzie rynek jest jeszcze młody i strasznie chłonny, Consolas może tutaj rzeczywiście się wybić, tak? Jeżeli chodzi o zagrożenia, to tutaj tak naprawdę jedyne, co można powiedzieć, to oczywiście spadek, że tak powiem, zainteresowanie, jeżeli chodzi o gry, co raczej jest mało prawdopodobne tak naprawdę. Raz, że mamy coraz częściej ludzie po prostu chcą tej interakcji międzyludzkiej, a nie zawsze to jest możliwe, bo wiadomo, mamy obostrzenia, mamy inne tego typu rzeczy, a ludzie mogą się to połączyć online czy w inny sposób, żeby razem pograć i mamy tą właśnie rozrywkę interaktywną. Czyli coraz częściej ludzi wybierają zamiast właśnie telewizji, która jest taką, nazwijmy to, trochę biedną rozrywką, tak? Nie mówię tutaj o informacjach oczywiście, ale tutaj mamy właśnie rozrywkę, która jest interaktywna, gdzie to rzeczywiście gracz czuje, że jest w tej grze, tak? Co może tutaj jeszcze bardziej tak naprawdę zwiększyć tylko zainteresowanie danymi konsolami i grami samymi w sobie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Marcin Wesołowski, prezes zarządu Console Lab spółka akcyjna.